Cześć, tu znowu Gimper, gramy w Doom 2, Hell on Earth. Poziom The Spirit World. Byłem przekonany, że tu już będzie walka z bossem, ale widocznie jeszcze jeden poziom jest. No cóż, przejdziemy sobie jeszcze tego The Spirit World. Mam nadzieję, że wtedy już będzie walka z tym bossem. Nagrywam teraz 5 odcinków pod rząd i... O nie, Arkvile! I mam nadzieję na skończenie tego, zagrajmy sobie za chwilę. Jeju! Kurwa mać, no patrzcie go. Jebany Arkvile, który mnie pierdolone 100 helta jednym atakiem zabiera. To jest jakieś niemożliwe. Ja już to sobie wyobrażam, gdy na Nightmare. Na Nightmare. Przejdzie ktoś to na Nightmare, to jest w ogóle moim cudownym bossem. Tylko nie bez zinstalowania modu, że sobie Arkvile wyłączę, nie? Zgiń! Palancie. Najważniejsze to jest nie dać mu zaatakować, bo jak da mu się zaatakować, to jest tragedia pod Smoleńskim i tyle. I nic z tym nie zrobimy więcej, tylko możemy zginąć co najwyżej. Ło! Tu można przez ścianę przejść, patrzcie. Są i takie sekrety. Nie zawsze trzeba te ściany podnosić. Czasami można po prostu przez nie przejść. Chyba drugi już taki sekret, albo trzeci, który znalazłem. Pewnie jest ich więcej, ale ja za bardzo się ze sekretami nie rozglądam. O, patrzcie. Też są takie sekrety, co trzeba strzelić właśnie, jeśli coś otwiera. I to w tym przypadku było. Ale to tylko na Doomie 2, na Doomie 1 tego nie było. To nie jest sekret. To jest mój żółty klucz. Chyba, że to jakaś szczytowana... opcja na zdobycie tego żółtego klucza właśnie. Nie mam pojęcia. No to co, idziemy do żółtych drzwi w takim razie. No jakby to tylko było możliwe. Muszę tam na górę iść. Stamtąd przyszedłem, moment. Znaczy się dobrze, muszę tutaj coś wymyślić. O rety. Żeby wrócić tam teraz na górę. Man, gdzie był ten sekret? Znaczy jest sekret. Ojej. O rany. A dobra, na szczęście to mi obrażeń nie zadaje. O kurwa macie. O ja jego. Co to jest? To ja mam... Nie, Cyber Demon! Dobra, nieśmiertelność. Dwa Cyber Demony! This is madness! Co tu jest? Na pewno coś jest, że ten? Sztylet nieśmiertelności? Ja nie mogę. Ile tych nieśmiertelności tu? Jezus pierdol! Dwa Cyber Demony się ze sobą biją. I Arachnotrony razem z nimi. Rany, idę stąd. Tu ile amunicji do BFG. Pewnie, żeby to wszystko pozabijać. Dobrze. O, jeden Cyber Demon już musiał zginąć, nie? Czemu to Cyber Demon? W sumie to jest Cyber Demon, nie? Nie Spider, a Cyber. Spider Mastermind. Czy Spider Demon? A, to już tłumaczyłem się z tego. W sumie to przez Witcha Evena. Mod tam na Let's Playu, tak mi jakoś biło w pamięć, jak czyta. The Great Cyber Demon is Dead, czy coś takiego. On śmiesznie będzie wyglądał, jak oni wybuchną. Czaszki się tam pozabijały o te kraty. To co mi dała wycieczka tutaj tak naprawdę? Nic. Frajda. Dużo amunicji do BFG. Tak właściwie nic innego tutaj nie ma. Chociaż skoczę jeszcze w tamto miejsce. O tu. Megasphere. Tu nie jest chyba, że jak do tego strzelę, nie. No dobra, to idziemy stąd w takim razie. Fajnie, wszystko na maksa, żeśmy sobie naładowali tutaj praktycznie. Nie tutaj, tylko tu.
Jak ja mam stąd wyleźć? O, patrzcie, wodę sobie mogę na dół ściągnąć. Podoba mi się ten poziom Spirit World, fajnie. Ojej, 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 mapę zbugowałem. Przez użycie Skulltaga, nie, bo tu nic nie ma. Nie przewidzieli, że ktoś tutaj kucnie i wskoczy. Ojej, no chcę stąd wyjść. Czy tam nie powinienem móc wchodzić. O, co tu mi się... O, winda się pojawiła. Dużo przeciwników zresztą też. Pyk! Na dwa strzały już zeszli. Chyba nawet trzy razy mi strzeliło, niepotrzebnie trzeci raz trochę. Dwa strzały by to w zupełności załatwiły. Całe to wesołe towarzystwo. Dobra. Ruszamy do wyjścia, tak? Mam nadzieję. Mamy tu czerwony klucz. Ło, rewenanci! Gdzie czerwone drzwi są? Chyba tam. Strzelaj im z BFG, co? O, tam do środka. No nic, pozabijam ich, chcę, ciekawy jestem, co tam za nimi jest. Oj, nie tak, kurwa! Rany, gdzie ja tego save'a dopiero mam. Sobie przygotujesz to BFG. Tak je zużyjemy. Jej, jej, jej. Tak jakie tam mordę zarobiłem. Trzeba szybko i pewnie używać. Tak by dobrze to wcelować i jak najwięcej tych gości uszkodzić, którzy mają tym dostać. No właściwie nic ciekawego nie ma. Za tymi rewenantami. Tu chyba czerwone drzwi były, nie? Tak? Nie, tu nic nie było. Tu będą potwory jakieś, ale nie idę tam. To gdzie czerwone drzwi są? Czy na minimapie one gdzieś są? Znajdują się? Mam je? Nie mam ich. A, nie mam ich, ale podejrzewam, gdzie będą. Muszę tam to głupie miejsce znaleźć. O, jest. Wiem, gdzie już ciebie będzie tam. O, tu. Tak myślę, nie? Że... Oj, są! Ale co jest razem z nimi, Dwargwajle? Zgiń! Frajerze, głupi! Rany, nie zdążyłem, zanim mnie wysadził. O, ale tu jest mega sprint. Bez znaczenia. O, rewenanty się spod ziemi wykopały. To śmiesznie wyglądało. I co? Koniec! The Spirit World uważam za zakończone. The Living End. Czy to jest... To jest już Icon of Sin, nie? Walka z Icon of Sin. Nie, jeszcze nie. Patrzcie, ja nie mogę. Jeszcze jeden poziom. Kurde, no. Chyba, że to było przejście do sekretnego poziomu? Nie, no raczej nie. Byłaby jakaś informacja chyba o tym, że znalazłeś sekretny poziom, nie? Nie wydaje mi się, żeby Living End był sekretny. Co mnie, gościu, strzelasz? Rany, no, ja już liczyłem na bossa. A tu takie kakodemony mi wyrzuciłem. Ojej, zacząłem się oświecić. Nie mam amunicji do wyrzutni rakiety. Jakaś coś nowego, nie? Zawsze miałem jej full. Ojej, gdzie ja się wbiłem? Przecież mam... Nie mam do BFG nawet. Rany. To oznacza wolną mi bezskuteczną eksterminację ich. Głupie czaszeczki, zejdźcie mi z drogi. Chcę się dorwać do tej amunicji. Łaaa, hura, nareszcie. BFG to jest najwspanialsza broń, jaka istnieje. Pod słońcem. Chyba, że byłaby broń pozwalająca wcielić się Wargwajla, to była... Wargwajla, to by była lepsza. Pewien elementalu głupi. Znaczy, jest taki mod, wiecie co, można grać potworami, wcielać się w nie. I jest takim przez multi, jeden gracz staje się Marinesem, a reszta właśnie wciela się w te potwory i próbuje go zatrzymać. To jest dość fajne.
Ja nie, tak lecę przed siebie, w ogóle nie patrzę, gdzie idę. I spadłem. Pyk. Ojej, nie wyszedł mi ten pyk. Może tu mi wyjdzie rany Revenant. Trochę mnie ci przeciwnicy ostatnio zaczęli irytować, ci Revenanci. Muszę przyznać. O, Hell Knight. Dobrze, że nie Hell Barony. O nie, o nie! Rany Julek. Jak ja beznadziejnie gram. A bo ten poziom taki trudny po prostu jest, ale raczej to pierwszy. Myślę, że beznadziejnie gram. Karci mnie, żeby do tego Soulsphere'a pójść, ale tak nie zrobię. O, pięknie, a niepotrzebnie drugi raz mi strzeliło. Nie wiem czemu zupełnie. O, tu mnie opuściło. Mogę sobie wskoczyć do tego Soulsphere'a. Uczciwość popłaca. Ojej. O nie, no i tak spadłem. Jezuś. Takie beznadziejnie gram. Gdzie jestem? Nie wiem, że tu masa chain gunnerów jest. I spadłem. Już tego poziomu nie lubię, nie? Nie podoba mi się. Jest trudny i głupi. Co wy tu chain gunnerzy głupi robicie? Trudno, że tu skokiem. Ci przeciwnicy. Uuu, Revenant. Nie, Mankubus sam jest. Mankubus. We własnej osobie. A co ty tu robisz? Chaingany, że się tu teleportują. O, Kakodimon. Oni są głupi, bo nie ma szybkiego sposobu, żeby ich zeksterminować. Nie licząc BFG. O, i spadłem sobie znowu. Rany. Co mi dało przełączenie tego? Ja się pytam. Jak tylko uwolnienie hordy przeciwników, to ja dziękuję. A stąd mogę swoją drogą tutaj przejść. Tam się dużo niefajnych rzeczy uruchomiło. Co ja narobiłem? Sam sobie wpływałem. Czasomierzyk mi tu piszczy. Trochę dłuższy ten odcinek zrobimy. Ja tak myślę, że jeszcze 3 minuty sobie dam. Tylko dlatego, że chciałbym w następnym odcinku to skończyć, nie? Znaczy dokończyć Living Enda. Ojej, sam podpadł pod lasem. Dokończyć Living Enda i The Icon of Sin zrobić. A teraz ten Mankubus. Czy nie wiem, czy ten raczej nie ten. Ojej, no. Zginął. Mam dzianko do chodzenia po lawie, ale to i tak. Nie mam jak do tego Mankubusu się dostać, chyba że skoczę. Tak naprawdę nic nie dało. Mam 9% health, o rany. O, tu jest apteczka. Nie, moment, stop, nie powinienem skakać. Nie idę tam. Tu jest jeszcze jedna apteczka. O, tam jest dużo. Dość. Są shotgunnerzy. Dużo. Oni na początku są tylko wkurzający. Chociaż tak potrafię mocno przygrzać czasami. Ale generalnie... Oj, nie! Nie nienawidzę cię, ty skurwysyn. Zajebany. Drugi zginął. Dwa pociski zużyłem, chociaż jeden wystarczy. Ten Arkwile przynajmniej nie żyje.
Polski. Nie cierpię tego piece of shit, to wy sobie nie wyobrażacie. Przecież wyobrażacie sobie, bo cały czas z tym gadam. Brr. Czyżby mi się odblokowało już tam tu jakiś kokodimon? Nie tu, o tu, odblokowało mi się właśnie. Elbaron. Brakuje mi tej amunicji do wyrzutni rakiet. Co za tyle? To muszę jakoś inaczej otworzyć? Nie mogę stąd wyjść, swoją drogą. Więc tu gdzieś musi coś być. Trzeba ściany drapać. No nie ma tu nic, żeby mi tu zamknęli. Nie mogę wyjść, nie mogę przejść tego poziomu teraz. Muszę save'a wczytywać, to głupio. O rety. No nie ma jak. No kurde. Szedłem tu już nie widzę. No dobra, gdzie mam save'a? A przed wejściem to. No dobra. W takim razie póki co. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Doom 2. Hell on Earth.